zawodnikom powtarzam, że nie taki diabeł straszny jego malują i nie każdy, z całym szacunkiem, Amerykanin jest Michaelem Jordanem. Ja myślę, że ta pierwsza połowa, pierwsza kwarta szczególnie pokazała, że byliśmy troszeczkę przestraszeni. Słabo broniliśmy. W szatni napisałem wynik, że 80 punktów rzucimy, spokojnie, ale musimy ich zatrzymać ich na 70. 60 pozwoliliśmy im rzucić w pierwszej połowie i to już był problem. Natomiast druga połowa, jak zobaczyliśmy, że tak jak powiedziałem, że ten diabeł nie aż tak straszny, że ta Ameryka, ci Amerykanie nie są, też są ludzie, że można z nimi rywalizować. Pokazaliśmy troszeczkę koszykówki. Szkoda, bo ja myślę, że ta pierwsza kwarta, szczególnie pierwsza połowa, zaważyły na tym, że dzisiaj przegraliśmy. To jest bardzo ciężko stwierdzić po tym takiej zaległej naszej uniwersjadzie, tak? Bo nie wiemy, jakie to są siły drużyn. Wiemy, że nasza grupa jest dość ciężka, bo Amerykanie zawsze w tą koszykówkę potrafią grać. Mamy Czechów, którzy też są bardzo mocni, bo przyjechali w takim seniorskim składzie. Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że naszym celem jest wejście do ósemki. Jak wejdziemy do ósemki, wszystko może się zdarzyć.